Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski. Jak wiecie doskonale, ostatnio dosyć mocno i popularnie mówię o treningu siłowym, więc przejdźmy może od treningu siłowego do deloadu. Bo każdy z nas przecież jakoś tam ćwiczy siłowo, ale nie każdy wie, jak ten deload przeprowadzić. I w kilku krokach postaram Ci się to wytłumaczyć. Przede wszystkim, czym jest deload? Deload jest zaplanowanym odpoczynkiem organizmu w celach superkompensacji, regeneracji, wtedy, gdy czujesz pierwsze objawy, na przykład zmęczenia. Pierwsze objawy zmęczenia w treningu siłowym najczęściej mogą wystąpić w okolicach 3 do 6 tygodnia. Wtedy powinieneś przeprowadzić deload, trenując na przykład 3-4 razy w tygodniu. Na co może przede wszystkim wpływać możliwość przeprowadzenia dla Ciebie deloadu? Pierwszym podstawowym czynnikiem jest to przede wszystkim objętość treningowa, intensywność, gęstość treningu, jak i częstotliwość oraz stres psychologiczny związany z Twoim życiem codziennym. Te wszystkie elementy, 4-5 jakie wymieniłem, będą wpływały na to, że warto zastosować właśnie w takim mezocyklu, czyli w około jednej fazy, taki tygodniowy, dwutygodniowy deload. Jeśli trenujesz typowo siłowo w jakichś bojach, trójbój, masz rozpisany na przykład plan treningowy z seriami A ciężkie, B średnie, C bardziej takie już akcesoryjne, to możesz również prowadzić deload na przykład tylko w jednym ciężkim boju. Czy to wiosłowanie w opadzie tułowia, czy to wyciskanie na klatę, czy to OHP, czy też martwy ciąg, czy przysiad. Możesz tylko w tych bojach. Jeżeli nie, również możesz w całym planie treningowym wprowadzić deload. Ja często swoim klientom wprowadzam w całym planie treningowym. Najczęściej wprowadzamy również deload w ćwiczeniach, tak jak wcześniej wspomniałem, o wysokim koszcie neurologicznym. Czyli są to te ćwiczenia, gdzie możesz rzucić bardzo duże obciążenie, czyli intensywność Twojego treningu jest na poziomie ponad 85%, ponieważ to będzie predysponowało do tego, że musisz przede wszystkim odpocząć. Objętość swoją drogą, intensywność częściej, bo to przetrenowanie jest związane głównie czasem z układem nerwowym i to głównie układ nerwowy powinien odpocząć. Deload powinieneś mniej więcej obniżyć intensywność, objętość, częstotliwość o około 50-60%. Już Ci to w bardzo prosty sposób pokażę, jak to zrobić. Jak zrobić przede wszystkim deload? Ćwiczysz siłowo, najczęściej zróbmy sobie 4 tygodnie, 3 z tego są ostre, w 4 tygodniu robimy sobie mikroperiodyzację, czyli robimy sobie deload. Proponuję Ci, żebyś zaczął od około 85% systemu 5 na 5. Czyli załóżmy, 100 wybierzesz na klatę, 85 kg na 5 powtórzeń w 5 seriach. Jak to w bardzo prosty sposób poprowadzić? Wykonujesz sobie mikroperiodyzację, w mikroperiodyzację równomierną w każdej kolejnej serii, czyli zaczynasz nie od 85 kg, tylko 87 i dodajesz co 2,5 kg do końcowej 85 kg do końcowej serii. Zaczynasz w kolejnym, drugim tygodniu od 77,5, kończąc na 87,5, co Ci daje w trzecim tygodniu końcówkę w ostatniej serii 90 kg. I od 90 kg schodzisz o około 50-60%, zostawiając 5 powtórzeń, 5 serii, ale 60-50% intensywności mniejszej niż z trzeciego tygodnia. Tak mądrze poprowadzić deload na tydzień treningowy. Jeżeli problem nie tkwi w intensywności, tylko w objętości, schodzisz z objętością. Liczbą powtórzeń, liczbą serii, również możesz dodać czas przerwy między seriami, czyli bardziej z treningu wyrzuć super serie, serie łączone, gigant serie i troszkę odpocznij. To też Ci da przede wszystkim bodziec do superkompensacji, czyli dzięki temu się zregenerujesz. Jak Ci wcześniej wspomniałem, deload można wprowadzić nie tylko w schematach typowych, że co 3-6 tygodni. Są też osoby takie, co trochę dłużej mogą ćwiczyć, bo ich system adaptacyjny jest zdecydowanie lepszy, bo tak niestety geny ich stworzyły i tak bozia dała po prostu lepiej. Więc kiedy zrobić trening też pod Ciebie? Ja mówię 3-6 tygodni. Jeżeli nie czujesz się super zmęczony, to pierwszym objawem, kiedy powinieneś wrzucić deload, jest przede wszystkim odczucie zmęczenia. Nagle objętość, intensywność, częstotliwość lecą po prostu w dół o ponad 10%. Na oko tak się mówi. Więc jeżeli czujesz się zmęczony, niewyspany, chorujesz, przeziębiona, gorączka, nagle coś Ci wyskakuje, to jest pierwszy objaw tego, żeby zrobić deload.
kończąc już ten materiał. Kiedy zrobisz deload? Kiedy jesteś zmęczony? Lub to 3-6 tygodni. Ja zalecam w 4 tygodniu, jak masz mezocykl 4-tygodniowy, 3 tygodnie robisz, w 4 tygodniu deload. Ile schodzi z intensywności? 50%. Już wiesz, jak to robić. W bardzo prosty sposób można mądrze przeprowadzić jednostki treningowe, tak żeby nie narażać się specjalnie na kontuzje i przetrenowanie. Dzięki Ci za ten materiał. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wpisz mi wszystko w komentarzu. Postaram Ci się w następnym materiale odpowiedzieć na pytania, które właśnie wpisałeś pod spodem. Podobało się? Kliknij łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym ciekawym materiale. Trzymajcie się, ściskam, Sherlock.